Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował listę 31 placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wśród nich znalazł się również szpital powiatowy w Sędziszowie Małopolskim. Potwierdzam, szpital powiatowy szpital w Sędziszowie Małopolskim znalazł się w sieci szpitali. Jest to oficjalna informacja umieszczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Oddział Podkarpacki, przez dyrektora tego funduszu. Informacja ta pojawiła się na stronach, na BIP-ie Podkarpackiego Funduszu 27 czerwca w godzinach popołudniowych. Wtedy właśnie te informacje przez dyrektorów wszystkich funduszy z wszystkich województw w naszym kraju były przedstawiane. Nasz szpital jako szpital pierwszego stopnia, czyli szpital powiatowy, jest na tej liście. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wiąże się ze ściśle określonymi kryteriami. Dziś obawy mieszkańców powiatu o przyszłość sędziszowskiej placówki mogą odejść w cień. W pierwszej wersji projektu ustawy był taki zapis, który no tak może nie do końca, ale właśnie stworzył obawy, czy nasz szpital znajdzie się w tej sieci, dlatego że były te wymogi bardzo mocno zaostrzone, czyli trzeba było spełniać kryteria co najmniej dwóch oddziałów. U nas to prawda tych oddziałów jest więcej, ale nie na takich zasadach działają, jak było to w pierwotnym zapisie ustawy. I to takim głównym elementem było, że ten nasz szpital no, mógł nie znaleźć się w tej sieci. Natomiast potem po pracach w komisji w parlamencie te zapisy trochę zmodyfikowano i spowodowano, że oprócz tego, że szpitale o profilu jednego oddziału, a u nas taki profil jest oddział wewnętrzny, już spełniały i dodatkowo pojawił się zapis, który już na pewno jakby zagwarantował nam to miejsce w sieci szpitali, to jest warunek, że jeżeli jest to jedyna placówka, czyli szpital jest jedyną placówką w danym powiecie, to kwalifikuje się właśnie do tej sieci. Sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Korzyści są dwojakie. Z jednej strony dla pacjentów, bo jest gwarancja wszystkich świadczeń, które były do tej pory świadczone, udzielane przez szpital, przez oddziały, które w tym szpitalu funkcjonują, ale również była druga korzyść to taka, że można te oddziały w właściwy sposób dofinansowywać, bo to dofinansowanie jest przede wszystkim takim gwarantem. Nie musimy uczestniczyć w konkursie, a wiadomo, konkursy mogły różnie wyglądać, mogły różnie być, się rozstrzygać. Czyli druga strona to jest właśnie zapewnienie finansowania. Chociaż ja do końca tutaj akurat no, nie jestem usatysfakcjonowany, choć wiadomo, cieszę się, że ten szpital jest w sieci szpitali i to zagwarantowane finansowanie ma, że poziom dofinansowania tego szpitala będzie na poziomie roku 2015. A z wszystkimi oczywiście wtedy nadwykonaniami i tak dalej. Natomiast no, w 2016 usługi świadczone przez szpital w Sędziszowie Małopolskim były trochę, czy tych usług było więcej, czyli koszty funkcjonowania szpitala za 2016 były trochę wyższe niż w 2015. Czyli było więcej nadwykonań, bo o tym tutaj myślę. No i tak ubolewam nad tym, że nie mamy tego dofinansowania w tym kontrakcie na poziomie 2016 roku. Ono jest trochę niższe, no ale tu też jest taki argument podnoszony przez Ministerstwo Zdrowia, że przy pracach związanych z tą ustawą nie było pełnych informacji o wydatkach poszczególnych szpitali, bo to chodzi o całą Polskę, właśnie za 2016, a te wszystkie dane i rozliczone i raporty były z roku 2015 i ta ustawa właśnie przewidywała, że
te wydatki, które były na poziomie 2015, będą przekazane na funkcjonowanie poszczególnych szpitali. Mówię tutaj o całym kraju. Zmiany zostaną wprowadzone już wkrótce. Od 1 października zmienia się finansowanie szpitali, czyli październik, listopad, grudzień to jest te 3 miesiące w tym roku, po których będzie weryfikacja wszystkich wydatków, oczywiście uwzględnienie funkcjonowania przez cały rok szpitala, czyli cały rok 2017 i możliwość zmiany finansowania w poszczególnych, na przykład w naszym przypadku, w przypadku naszego szpitala, w poszczególnych oddziałach. Bo jak do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia miał bardzo duże opory, jeżeli chodziło o zmianę czy przesunięcia kwot z jednego oddziału w szpitalu do innego oddziału, o tyle teraz właściwie będzie pełna dyspozycyjność i dyrektorzy będą mogli takie, czy nasz dyrektor, będą mogli takie decyzje podejmować. I ważna rzecz, że od 2018 roku to dofinansowanie już będzie takie zagwarantowane, pewne i placówka będzie mogła myśleć o rozwoju, będzie mogła myśleć o inwestycjach, nie będzie zawracała sobie głowy, tak powiem, tym, aby zdobyć dofinansowanie w kolejnym roku budżetowym na swoje funkcjonowanie, bo będzie to 4-letni okres finansowania, począwszy właśnie od 2018 roku. Wiadomość o włączeniu sędziszowskiej placówki do sieci szpitali to nie koniec dobrych informacji dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że trwają prace adaptacyjne budynku GS-u pod podstawową opiekę zdrowotną i dofinansowanie tego budynku w taki sposób, aby oprócz podstawowej opieki zdrowotnej była tam również rehabilitacja. Wierzę mocno, bo z informacji dyrektora Leśniewskiego wiem, że te prace adaptacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli na jesieni, chociaż nie chcę tutaj podawać absolutnie dokładnych dat, że na jesieni tego roku mieszkańcy, przede wszystkim Sędziszowa, ale mieszkańcy generalnie naszego powiatu z tej przychodni będą mogli korzystać i rozpoczniemy w tym czasie rozbudowę szpitala. Przypomnę tylko, że złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 17 milionów, gdzie spodziewamy się dofinansowania w wysokości 10 milionów. Chcemy, aby za takie pieniądze, chociaż nie są to duże pieniądze, przeprowadzić takie podstawowe, może trochę więcej niż podstawowe, elementy rozbudowy tego szpitala. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o izbę przyjęć, chodzi mi o ciepłą wiatę dla karetki i tam jeszcze inne elementy, które spowodują, że ten szpital będzie już na takim właściwym poziomie i te wszystkie bardzo restrykcyjne przepisy unijne będzie do końca 2018 roku spełniał, chociaż na pewno potrzeba temu szpitalowi jeszcze wielu inwestycji, dlatego że oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby tworzyć jakąś klinikę, czy nie wiadomo jaki wysoki, czy dużą ilość usług, natomiast chciałbym, aby spełniał rzeczywiście tą swoją rolę i rolę tego szpitala powiatowego i również, żeby w miarę możliwości, w miarę tego, jaką kadrą medyczną będziemy dysponować, też starał się te wszystkie swoje usługi podnosić, rozwijać, i służyć mieszkańcom naszego powiatu. Sieć ma na celu stabilizację sytuacji szpitali, a przez to zabezpieczenie interesów pacjentów. Ma również zapobiec wielu pojawiającym się do tej pory nieprawidłowościom w systemie opieki zdrowotnej.